No tak, jestem żywym dowodem, tak, tak. Oczywiście, że tak, ja uważam, że oni się coraz bardziej tym interesują. Przykład chociażby konferencji, na której się znajdujemy, gdzie jest dosyć duża grupa Chińczyków, z którymi rozmawiałem, bo przyszli do mnie, oni wiedzieli, że ja jestem z funduszu, który jest to duża inwestycja China Exim Banku największa w Europie Wschodniej jak do tej pory. Bo my mamy, że tak powiem, jeszcze potwierdzone dalsze środki. Te 500 to jest to pierwsze, pierwsze zamknięcie, natomiast trzy razy takie środki mamy gotowe, jak wydamy 60% tego, co już mamy w tej chwili. Także tak, tak, i to ja myślę, że widzimy początek takiej bardzo dobrej współpracy. Nie na zasadzie kolonizacji i tego się nie należy bać, że przyjdą, wykupią Chińczyk, prawda, zadepcze czy coś takiego, bo to jest jak gdyby troszkę. Takie myślenie chyba już przestarzałe. Natomiast to jest taka prawdziwa współpraca. Nam się na przykład świetnie pracuje z naszymi inwestorami. Oni są racjonalni, oni są totalnie apolityczni. Oni po prostu chcą widzieć dobre projekty, które mają świetne zwroty i mają perspektywę rozwoju, czyli z punktu widzenia funduszu inwestycyjnego łatwe wyjście z inwestycji. Bo to jest najlepszy rozwój to jest najlepsza miara rozwoju czyli łatwe wyjście z inwestycji.